Witam serdecznie fanów Blendera. Dzisiaj chciałbym udzielić odpowiedzi na pytanie postawione przez Dobromira, który poprosił o radę w kwestii konfiguracji sprzętowej pod pracę z aplikacją Blender, mając na uwadze oczywiście ograniczony budżet. Na pytanie Dobromira postaram się odpowiedzieć po krótkim intro. Na początek proponuję wejść na stronę Blendera i poznać, jakie ten program ma wymagania sprzętowe. Tutaj możecie sobie to wszystko powolutku odczytać. A więc nie będę specjalnie się do tego zagadnienia odnosił. Od razu przejdę do Blendera. Wejdę do panelu Edycja, Preferencje, System. No i powiem tak. Ja osobiście postawiłem na komputer stacjonarny. Mój budżet też był ograniczony kwotowo. I dlatego szukałem najbardziej optymalnego rozwiązania. A wiem, że Blender uwielbia procesory wielordzeniowe, bowiem to procesor wykonuje tutaj całą pracę. Całą pracę związaną z obliczeniami, na przykład zjawisk fizycznych, różnego rodzaju procesów animacyjnych dziejących się w tej aplikacji. I dlatego też moim wyborem był procesor wielowątkowy. I postawiłem na platformę Ryzena, Ryzen 5 3600, procesor 6-rdzeniowy, 12-wątkowy. I powiem tak, że ten procesor kosztował dziś w granicach 800 zł. Dodatkowo zaopatrzyłem się też w dedykowaną kartę graficzną i tutaj mój wybór był również podyktowany ograniczonym budżetem i postawiłem na kartę NVIDIA GeForce GTX 1660 Super z 6 GB pamięci VRAM. Karta graficzna w Blenderze odgrywa drugorzędną rolę i można powiedzieć, że bardzo nas wspomaga w renderowaniu scen przy użyciu silnika Cycles. I właśnie te dwa parametry, te dwa składniki naszego komputera, laptopa będą odgrywały decydującą rolę. I tutaj warto dokonać właściwego wyboru. Powiem tak, że Blender pracuje na naprawdę niewielkich wymaganiach sprzętowych, bowiem do pracy z tą aplikacją już wystarczy dwurdzeniowy procesor, 64-bitowy, zintegrowana karta graficzna, obsługująca OpenGL 3.3, a więc musimy tutaj korzystać ze sprzętu, który nie jest starszy jak 10 lat. Ale powiem Wam praktycznie tak, że jeżeli chodzi o OpenGL, no to chyba ten sprzęt nie może mieć więcej jak jakieś 5-6 lat. Tak bym to powiedział, bowiem ja też na Blenderze od czasu do czasu pracuję, używając do tego laptopa, a na laptopie mam zainstalowany procesor Intel Core i5-4300M. Jest to procesor 4. generacji, a dzisiaj już mamy procesory Intela 10. generacji. A więc laptop ma 5-6 lat, jest to laptop poleasingowy i powiem tak, że na takim 4-rdzeniowym procesorze praca jest dość przyjemna na laptopie. Dlatego też musicie sobie podjąć
właściwą decyzję i zdecydować się, na co stawiamy. Czy stawiamy na laptopa i wydajemy większą kasę, czy może idziemy w kierunku komputera stacjonarnego, bardziej wydajnego wyposażenia sprzętowego i powiedzmy pracujemy na jednym monitorze. Ja pracuję akurat na monitorze o przekątnej 32 cale i rozdzielczości 2K 2560x1440 pikseli, ale być może lepszym rozwiązaniem byłaby praca na dwóch monitorach o rozdzielczości Full HD, na przykład przekątnej 24 cale, bowiem taka praca z dwoma lub większą ilością monitorów zalecana jest przez producentów tej aplikacji. No i takie są moje rady. Warto też postawić na dysk SSD, bowiem dzisiaj te dyski są coraz tańsze i można powiedzieć już powszechnie dostępne i warto iść w tą technologię, a na przykład do magazynowania danych używać zwykłych dysków talerzowych o dużych pojemnościach. Pamięć operacyjna, RAM. Ja aktualnie korzystam z 16 GB RAM, a więc można powiedzieć, że spełniam te zalecane ustawienia. I to w zupełności mi wystarczy. Moja pamięć jest taktowana zegarem 3200 GHz, a więc jest to pamięć szybka, bowiem procesor od Ryzena lubi szybkie pamięci w procesach obliczeniowych. No i w tym kierunku warto zmierzać, żeby zapewnić sobie jakąś, powiedzmy, taką komfortową pracę z Blenderem. I tutaj naprawdę nie musimy specjalnie inwestować w super drogi sprzęt, bowiem kwota 2500-3000 zł już wystarczy nam do naprawdę komfortowej pracy z tą aplikacją. I tym stwierdzeniem zakończę ten swój poradnik. Podziękuję Wam za uwagę. Serdecznie zaproszę do składania wizyt na moim kanale na YouTube i co, i do usłyszenia w kolejnym poradniku. Być może będzie to poradnik o Blenderze. Dziękuję za uwagę.